Jest i on. W końcu należałoby go odpalić po zimie. Zobaczymy, w jakim jest stanie. A za chwilę idziemy do kabiny i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy w ogóle jest w ogóle prąd w akumulatorze, bo został tutaj przez zimę. O, trochę pozarastało, ale za chwilę wszystko się okaże, jak to wygląda. O, o, gumka prawie na urwaniu. Klemy siedzą jakoś. Kurde. Ale tu niedługo nie było. Pajęczyny, inne zwierzaki. O, tutaj nie wiem, czy to było na filmie, ale o, tutaj gosiłem grychę i tutaj było, jakby to powiedzieć, było Kongo. O kurde. Jest prąd. Jest życie. Tak więc co, odpalamy go, spróbujemy. Sprzęgło. Tu jest klakson. O tak. A chyba nie obróci. Dobra, na tym nie odda rady. Biorę akumulator z Passata i podmieniamy. Dobra. Ten niedźwiek. Out. Dobra. I tak. O, tak. I tak, dobra, to już się zerknie. Wygląda wszystko ok. A tak. Dobra, jest na luzie.
ogóle trzeba trochę wolniej jechać, bo różnie to bywa. Tu jest taka dość uczęszczana ta krzyżówka. Lepiej tutaj troszkę ostrożnie się zachować, bo jednak po zimie te hamulce, wszystko to nie ma takiej skuteczności, jakby to jeździło na co dzień. Wiadomo, zawsze jakaś delikatna korozja się zbierze i wszystko. I nie można być takim 100% pewnym na to. Tu przepuścimy busa. I ogień. Jedziemy. Pięknie, jak ja uwielbiam nim jeździć, nie? To żebym... No ta prędkość trochę szybsza była. Ale można to ogólnie zrobić, wymieniając trochę na trochę większe ogumienie, ale nie wiem, na ile to da. Może ktoś z was to praktykował, zwiększając prędkość w kombajnie Class Consul, albo jakieś tryby w skrzyni może można wymienić. Bo na jedynce to właśnie na tym całkiem najniższym spowolnieniu, no to nie wiem, czy ktoś kosi. No na lepszych ziemiach to na pewno by się przydało. Ale tak jak u nas, to ta prędkość taka minimalna chyba aż tak nie jest wymagana, bo nie ma takiej wydajności po 10, 8 ton. Średnia jest 5. 5 taka jest już dobra u nas wydajność. O, widzicie? I popuszcza wariator, ale pokażę wam to już na miejscu, jak to wygląda. Się wszystko fajnie, zieleni, to teraz było zimno, co prawda, ale od wczoraj, no się robiło cieplej i wraca to wszystko do normy. Wszystko działa.
mały do zrobienia. Jeszcze wam opowiem za chwilę, co jeszcze tutaj mi się przytrafiło. I co wam mogę jeszcze wiele powiedzieć, to to, że no kombajn był słabo przygotowany do zimy. Właśnie w ogóle nie był przygotowany do zimy. No ale przestał tam kilka lat ostatnio u byłego właściciela. To i teraz, gdy już go doprowadzę tak do ładu, bo takiego ostatecznego będzie pod wiatą, to już zawsze będzie przygotowany fajnie. No w tym roku tak wyjątkowo było, na wariackich papierach wszystko. No, a dużo się pytało ludzi, co z tym headerem, co z tym headerem. A już wam pokazuję, co z tym headerem. O, jest, te wszystkie listwy są połamane w stanie agonalnym. I nie wiem, może ktoś z was wie, gdzie mogę taki fajny 3-metrowy header dostać, bo ten ma 2,70, jak dobrze pamiętam. I tu by było fajnie zrobić ten header na 3 metry, ale z drugiej strony, no ogólnie on jest, zobaczcie, taki cały już podziurowany, pognity. Te tu są też te poprzeczki wszystkie po, no, starość, zgnite, wypracowane. No zobaczcie, to wszystko jest, o, opał teraz. No tutaj, o, znaczy się nawinęło tej gryki. Wszędzie jest tej gryki, bo ostatnio to chyba w listopadzie jakoś się tą grykę, no nie wiem, to była, nie wiem, już prawie że końcówka akcji kukurydzy. No i tak to właśnie zostało, ale koniec końców wszystko działa, wszystko ma się dobrze. O, taki syf tutaj wszędzie. To powinno być wszystko wydmuchane, wymyte na zimę. Ale z drugiej strony niektórzy mówią, że nie powinno się myć kombajnu na zimę, bo wszystkie łożyska dostają wtedy, jakby to powiedzieć, po dupie. No ogólnie jest to racja, ale jeżeli by się takie łożyska przesmarowało oraz żeby pozwolić temu się wypracować tej wodzie, tak żeby to wszystko odparowało, to nie powinno być tym raczej problemu. No, są różne szkoły, nie? No. Taki szybki odcineczek, bo już się dużo ludzi martwiło, co z kombajnem, że już się martwiło, że ten poszedł do Żyda. Ale nic z tego, ten tu został. Tylko teraz, jak ja bym chciał tutaj te koła zmienić na większe, również tył musi być większy, bo wtedy inaczej sita są w innym położeniu i mógłby wtedy ten kombajn po prostu gubić ziarno. A tego bym nie chciał, bo i tak go jest mało, nie? Także co? Tyle, nie? W tym odcinku. Taki naprawdę na szybciocha odcinek. Fajnie, fajnie, że mam ten kombajn. Bo, no ale, co tu wiele mówić. Każdy, kto ma kombajn, to podzieli moim entuzjazmem. A ja z wami się już powoli żegnam. Także trzymajcie się, do następnego, cześć.